Opowiada się całości projekt, ale film został puszczony, więc większość spraw już była, jest wyjaśniona. Ja tylko uzupełnię może trochę, jak to do tego doszło. I takich, których jest sporo żeglarzy na sali, więc może więcej szczegółów takich technicznych o tym statku opowiem. Otóż zanim w ogóle doszło do... Zajmowałem tym projektem od wielu lat. Początki były gdzieś tam na przełomie w ogóle wieku. I poznałem pułkownika Jarząbka, który tam był na filmie taki w mundurze wojskowym. Z uśmiechnięty pan podpisywał tę umowę, ale 10 lat wcześniej była ciężka z nim rozmowa, chociaż wiele razy przychodziliśmy tam z ludźmi, którzy naprawdę byli bardzo zainteresowani odbudową statku, mieli pieniądze, dobrą intencję i tak dalej, ale pułkownik niechętnie. Bo wtedy mówił, że na przykład oddał to w czarter jakiemuś znakomitemu żeglarzowi z Jastarni. Chodzi tam ten, nazywałem go armator do tej pory, ale no po prostu człowiek, który był bardzo uzdolniony. Świetne żagle kiedyś szył i tak dalej, ale był, po prostu był chory na chorobę alkoholową i trudno było od niego się spodziewać, żeby ten jacht doprowadził do jakiegoś dobrego stanu. A pułkownik Jarząbek mówi, nie mogę, bo tamten facet jest mi winny pieniądze i teraz minione. My to za 3 lata będzie winny jeszcze więcej, ale go pan wsadzi do więzienia, taka jest nasza przyjaźń. Ale po pewnym czasie powstała tam taka fundacja, która została założona też przez kolegę Jarząbka, ale bardzo takiego uczciwego, przyzwoitego człowieka. Tylko że człowiek nie za bardzo się znał na tej całej materii. Niemniej postanowili wyremontować ten statek. I tu były takie sceny, kiedy jacht przypływa do Władysławowa i tam zaczął się remont. Remont był robiony przy pomocy jednego szkutnika tylko. A szkutnik po pewnym czasie zmarł, wszystko stanęło, tam były jakieś układy jeszcze z Pocztą Polską, która miała dać pieniądze, nie dała i tak dalej, także były różne koleje losu i nic się nie działo i jacht, ja tu będę to nie znam się za bardzo na tym urządzeniu, ale to wszystko już Państwo wiecie, o, tu jest trochę historii. I po prostu po pewnym czasie ten statek no, najnormalniej niszczył. Tam było na filmie takie zdjęcie wzdłuż masztów na przykład i tak dalej. I wtedy ja poszedłem do stoczni, akurat stocznia zmieniła właściciela i tak dalej, się zadałem takie pytanie, ile ten statek jest winny pieniędzy stoczni? Oni mówią, co państwo za to zapłacicie? Ja mówię, no nie wiem, wie pan, no, taka informacja ma się przydać. No i dowiedziałem się, że 300 tysięcy już wisi armator tej stoczni. I poszedłem do pułkownika Jarząbka i mówię, panie pułkowniku, no nareszcie mamy spokój z tą sprawą, bo ja sobie kupię ten jacht od komornika, a nawet wiem, ile zapłacę i wie pan, i on mówi, jaki komornik, o co chodzi? On mówi, ja nic nie jestem winien, to ta fundacja jest winna. Ja mówię, komornik się tym nie interesuje, zabiera, oczywiście z żadnym komornikiem nie rozmawiałem. I tak gdzieś po 2-3 tygodniach przyszedłem z powrotem do pułkownika Jarząbka. I Jarząbek mówi, panie Jurku, no ja wiem co, zapłacił pan? No, zapłaciłem 300. Mówię, no to panowie z zarządu są bardzo zadowoleni, wreszcie coś zachowują się jak właściciele statku. Panie mówi, ma pan jakiegoś kupca? Mówi, no mam, ale nie za te pieniądze, to już jest w ogóle, no ale ja mówię, no z miastem rozmawiam, być może miasto kupi. No i tak zaczęliśmy rozmowę właśnie z tym Leszkiem Paszkowskim, który jest szefem Mosiru, teraz to się nazywa Gdańskie Źródło Eksportu. To jest właśnie to zdjęcie tutaj na dole. I tenże Leszek Paszkowski no, zaangażował się niezwykle w ten cały projekt. I cała jakby nasza inteligencja i moje doświadczenie życiowe skupiło się na tym, jak to zrobić, żeby prezydent Adamowicz miał szansę też się zaangażować w ten projekt. No i tu kluczową postacią był niejaki prezes Sojka od Stoczni Remontowej, z którym żeśmy się spotkali i mówimy, panie prezesie, pan tutaj jest, no ja pan musi się pan włączyć. A on mówi, ale macie kogoś, kto będzie to robił? Ja mówimy, mamy, niech się pan nie martwi.
bo jak ja wam wyremontuję ten statek, to go nie poznacie. No takimi rzeczami drewnem się w ogóle nie zajmuje. Ale mówię, proszę pana, bo pana chcemy, żeby było miejsce. Pan po prostu swoją osobą da gwarancję prezydentowi miasta, że to się nie skończy, że to nie jest tak, że przychodzą ludzie z boku, zaczynają projekt, który ciągnie się w nieskończoność, tak jak poprzednia ta ekipa. No i został podpisany list, tam na filmie był ten list intencyjny podpisany pomiędzy właśnie Sojką, prezydentem i mną jako prezesem tak zwanego Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami, które to stowarzyszenie nic nie miało, ale po prostu no, reprezentowałem, że tak powiem, wiedzę na ten temat. I teraz i od tego momentu zaczęliśmy się, znaczy Paszkowski wymusił ode mnie wszystkie dokumenty i zadawał milion pytań, bo szczęśliwie na tym się nie znał i w związku z tym po prostu weryfikował wszystko, całą tą wiedzę, którą ode mnie dostawał. To znaczy chodziło też, jak to będzie remontowane, co najpierw i tak dalej, dlaczego, co trzeba zrobić, jak będzie statek potem eksploatowany. Tą całą wiedzę musiałem zdobyć i mu to sprzedać. Wtedy dysponowaliśmy i zacząłem się interesować historią statku. To jest właśnie fragment dokumentacji, którą znalazłem w PRS-ie. Jak widzicie, jest napisane na dole Młoda Gwardia. Nie generał Zaruski, tylko Młoda Gwardia. To jest dokumentacja z 1954 roku. Pierwsza w zasadzie dokumentacja, która była zrobiona tu po powrocie statku do kraju. Jest też ciekawa historia, jak w ogóle ten statek był tam w Szwecji budowany, bo na temat tego statku rozmawiałem też z Michałem Sumińskim, który mówił mi, że był razem z Zaruskim w sierpniu 1939 roku i to około 15 sierpnia podobno odebrać ten pierwszy statek. I twierdził, że nie odebrali go, dlatego że miał dwa silniki, które kręciły się w tą samą stronę. Więc taki, to miał nim podawać ten tak zwany sidewalk, wznos. I że niby to była ta przyczyna, dla której statek nie został odebrany. Ale sądzę, że historia była zupełnie inna, dlatego że wiadomo było, że wojna się zbliża i tak dalej. Myślę, że Zaruski był nieźle zorientowany w tej całej sytuacji i postanowił żeby statek został tam po prostu na terenie Szwecji w czasie wojny. I potem zresztą statek został sprzedany. Kupiła to specjalna spółka, która powstała w tym celu. Dostała pieniądze zresztą od króla szwedzkiego, tam około 40 tysięcy koron i potem to podarowała tej organizacji zaprzyjaźnionej zresztą też z Zaruskim, która się nazywała Svenska Zeglarskolan i prowadzona była przez też oficera takiej przybrzeżnej artylerii. To była bardzo prężna organizacja, miała około 3000 członków i miała też swój statek, właśnie ten Kaparen, który kiedyś przypłynął do Gdyni. Zaruski go obejrzał się i zaprzyjaźnił się z tym, znaczy postanowił zbudować od razu kilka. To, o czym mówił ten Bertil Lund. Ta dokumentacja, którą dostaliśmy od Bertila Lunda, okazała się być dokumentacją po prostu Kaparena, który, bo nie było specjalnej dokumentacji Zaruskiego, tak jak tutaj mówi o tym Miłosz, tylko po prostu były pewne notatki zrobione też przez Zaruskiego o tej nowej wersji. Ta nowa wersja miała mieć silniki, Kaparen nie miał silników i tak dalej. I mieliśmy dokumentację Kaparena, która różniła się od tej dokumentacji poprzedniej, którą widzieliście z 1954 roku, mniej więcej tym, że to, co tutaj teraz pokazuję, to już jest nasz projekt. Różnica jest taka, dla żeglarzy. Jak pływaliście na Zaruskim kiedyś, to wiecie, że z Kambuza nie można było się dostać do Mesy, tak? Takie były dziury, jakby podawało się tam jedzenie z,
a wyjść trzeba było na górę zupełnie, żeby się dostać do kambuza. Kabaret natomiast miał właśnie taką komunikację jak tu, czyli kambuz. Kambuz to jest ta pierwsza nadbudówka przy maszcie, że można było zejść na dół. I teraz żeśmy to samo zrobili. Natomiast w Starym Zaruskim było tak, że ta pierwsza nadbudówka, która jest ta mała, która jest za kambuzem w stronę Rufy, to była zejściówka i schodziło się bezpośrednio do kubryku, jak pamiętacie. O tutaj, to było tu i schodziło się do mesy. Jedyną właśnie zmianę, bo cała sprawa polegała na tym, żeby zrobić statek jak najbliższy historii, najbliższym intencjom Zaruskiego, czyli jakby przeznaczeniu, do czego miałby ten statek służyć. Więc i to była ta jedyna zmiana, która naruszała, że tak powiem, układ pokładu, bo generalna zasada była taka, przez nas przyjęta, że góry nie ruszamy. Nie ruszamy taki lunek jest taki sam jak był, nie ma żadnego kabestanu, wszystko jest ręcznie, łącznie z winą kotwiczną i tak dalej. Ale to zmieniliśmy i teraz się schodzi na silniki, które są pod podłogą. Oryginalne silniki, znaczy nie oryginalne, tylko te, które dostaliśmy od Jarząbka, podarowaliśmy mu po prostu, bo postanowiliśmy przede wszystkim zająć się tym, żeby ten statek był sprawny nautycznie. Tu z Jankiem Ludwikiem, obecnym tutaj, byłem właśnie szefem działu jachtów w PRS-ie. Zajmowaliśmy się tym przy ich pomocy, także zawsze mieliśmy, oni przyjęli patronat jakby nad budową i mogliśmy się z nimi konsultować we wszystkich sprawach. Postanowiliśmy tamte silniki po prostu oddać. One ważyły każdy po 750 kg plus jeszcze przekładnia. Po prostu widzieliście te zdjęcia tam takie z góry na filmie, były jakaś katastrofa totalna. I zamieniliśmy to na mniejsze. Teraz cała maszynownia waży 750 kg. Generalnie uzyskaliśmy to, że statek jest o 30 ton lżejszy od tego, który dostaliśmy do roboty. Więc dawniej miał opinię, że spływa wolno, ale za to tempo i się przewraca co chwila i tak dalej. A teraz po prostu wszyscy, którzy przychodzą, się dziwią, że my tutaj robimy koło południa, wypływamy z Gdańska i przed południem jesteśmy w Wisbi, tak? Po 190 milach. Bez problemu. Na ogół pływamy zresztą północ-południe, bo jak dżentelmeni pływamy nie pod wiatr, tylko połówką, tak? Na Bałtyku się tak pływa mniej więcej. Północ-południe jest albo wschodnie, albo zachodnie. Także tutaj ta zmiana spowodowała, że tu w kubryku jest po prostu dużo przestrzeni, dużo światła. Jacht jest starannie odbudowany pod takim kątem, żeby drewno było dobrze wentylowane, czyli nie ma żadnej izolacji, która była wcześniej robiona tam przez właśnie wojsko i tak dalej. A teraz no, po 5 latach już pływamy i nikt mnie nie rozpoznał. Wiecie, jak na bryzie pływam chwilę, to żona mi się pyta, to byłeś u Heislera. Mówię, dlaczego, skąd wiesz? No, bo czuję. Więc na razie nie czują, że nie ma takiego, nie mają żadnych zapachów, jest po prostu wszystko perfekt. I łódka dobrze pływa. Dobrze. Ja to strasznie się rozgaduję, ale mam nadzieję, że tam. Ale tu jest stary plan ożaglowania, który jest dokładnie prawie taki sam jak teraz. Mówię prawie, dlatego że nie wiążemy żagli do bomów, tylko są po prostu na dwóch linkach i tak dalej. Żagle mamy uszyte przez, o to taki jak żeśmy przejęli, przez niejakiego Graczyka i są naprawdę wspaniałe. Te żagle świetnie pracują, 5 lat nic się nie psują i tak dalej. To jest właśnie maszynownia, no, której teraz po prostu nie mamy. Tak? Maszty zrobiliśmy nowe, nie są pełne, tylko są drążone, klejone po prostu i ważą mniej więcej około 2 ton mniej niż poprzednie. No to są właśnie takie porównania, jak te fragmenty statku wyglądały. To rzeczywiście była dosyć ciężka i żmudna robota i ta firma Complex Yacht, dla niej to też było takie zadanie życia, bo oni przedtem nie mieli takiego projektu, nigdy nie robili.
Niemniej muszę przyznać, że zrobili to świetnie. Tutaj właśnie wodujemy kadłub, jest silnikami i w tym momencie żeśmy się zdziwili, że to on jest tyle lżejszy, że sam kadłub był o 40 prawie to lżejszy. No więc to najpierw myśleliśmy, że coś jest kiepsko z tymi pomiarami. No, w stoczni była bardzo fajna atmosfera. To, co ten kierownik Wydziału W5 tam mówił, że tam parę śrubeczek nam dali i tak dalej, to w ogóle po prostu byli skłonni pół stoczni nam tam wsadzić, w ogóle bardzo, bardzo byli zainteresowani i z ogromną chęcią po prostu nam pomagali w czymkolwiek byśmy chcieli. Zresztą kiedyś mnie Hubert, pan dyrektor do spraw krajowych, spytał się, mówi, panie, pan ma jakieś doświadczenie takie, mówi, w tych sprawach, kiedyś tam w stoczni tam w ogóle był. Ja mówię, wie pan, jako pierwszą pracę to miałem, budowałem gadanie. Wyposażałem gadanie w stoczni imienia inżyniera Lenina, nie? I mówi, jakoś tak stało za takim Roro radzieckim. I potem nazywali ten statek Małe Roro, nie wiadomo z jakiego powodu. Mówi, no to da pan sobie radę, nie ma problemu. I także stocznia nam, kiedyś jak były awantury różne takie, bo oni nam wszystko chcieli pomagać, ale na przykład jak potrzebowaliśmy wejść na dok, to dawali nam ten dok. Nie ma problemu, w ogóle nie ma problemu. Tylko że my wyglądaliśmy w tym doku jak pudełko zapałek w jakimś tam po prostu ogromna przestrzeń. I po dwóch dniach przychodzili i mówią, uciekajcie, bo jest statek na redzie i po prostu musi... Także mimo, że oni nam bardzo chętni byli w pomocy, ale w sumie żeśmy się kłócili, bo my nie, jeszcze dwa dni. Panie, pan wie ile to kosztuje i tak dalej, no te wszystkie awantury. I potem żeśmy sobie wyliczali, kto komu co pomógł, nie? Tak jakbyśmy mówili, ile kosztuje przeprowadzenie prezydenta państwa do waszej stoczni, na przykład. Tak teraz wygląda statek. Jak widzicie, tu mamy na każdym bloczku jest taki znaczek generała Zarowskiego. To jest mesa oficerska. Tak wygląda nawigacyjna. Mamy też ta kotwiczka z tym zdjęciem. To jest zdjęcie, które zostało dane statkowi przez Izabelę Zarowską. A w czasie tych zawieruchy, jak statek nie wiadomo było, co z nim będzie i tak dalej, to gdzieś to zginęło. I potem się okazało, że na tym wręczeniu tej bandery Struk miał tą właśnie to zdjęcie i też podczas tej uroczystości nam dał. Także jakoś tam ludzie z Jastarni no, zabezpieczyli to i dali komuś, komu ufali po prostu, że to nie zginie. A ten z lewej to dał nam Rościszewski Andrzej, bo to była nagroda Zarowskiego za rejs do Spitsbergen. Tutaj mamy, jak pamiętacie, dawniej były takie dwa kibelki, były koło kambuza, z góry pompowane taką pompą, wicek-wacek, taką z tym. A teraz mamy po prostu eleganckie tutaj łazienki. Teraz zrobiliśmy też możliwość wzięcia prysznica przy pomocy tutaj takich słuchawek w kibelkach. Postanowiliśmy, że będzie około 20 osób będzie mogło mieszkać w tym kubryku. Tutaj pod tym kambuzem jest taka ścianka, gdzie są szafki. Także każdy ma taką szafkę dosyć dużą oraz pomieszczenie takie tutaj pod kojami jeszcze. Elegancja Francja. Nie mamy tikowych nadbudówek, tak jak tam było powiedziane, tylko to wszystko jest zrobione z machami. Znaczy pokład jest sosny, dębowe poszycie, ale... No i tak to teraz wygląda. Łódka o wiele wyżej stoi, no bo jest lżejsza. Ale też, no to są... Po prostu zaczęliśmy na tym pływać. I teraz to akurat jest zdjęcie z zupełnie innego statku szwedzkiego, który tylko operował z nami w tym programie MAS, bo jednocześnie z tym projektem odbudowy był od razu załatwiany jakby fundusz europejski
ten master był Marine Education and Sail Training for Young People, tak? Byliśmy z różnymi nacjami, tu jest akurat Piotrek Królak, tam widzicie, z załogą szwedzką. I ten program trwał 2 lata. No właśnie tutaj ubrani jesteśmy w te... ten człowiek tam z tyłu, o, te ancymony, to jest grupa, już widzę, że Jurek, był tutaj Jurek Sukow, ale już powiem, Jurek Sukow się zajmuje takim liceum ostatniej szansy, ludzie po prostu na granicy więzienia, tam do niego przychodzą, żeby ewentualnie zdać maturę, no i to są oni. I to z takimi chłopcami pływamy, widzicie, ten ma taki wzrok kontrolujący nas. To z takimi ludźmi się najfajniej pływa, bo oni najpierw przychodzą i tak nas obserwują i tak pokazują, co tutaj gadasz, to nic, zawracanie głowy, nic nie będziemy tu robić. Nie? Ale po pewnym czasie się włączają w akcję i są po prostu świetni, a szczególnie kiedy są jakieś trudniejsze warunki, to naprawdę są w porządku. Ale niektóre ich życiorysy, miną czas, no, to chcę teraz tylko tak powiedzieć, że jakby wydaje mi się, że pływając tą młodzieżą i tak dalej kontynuujemy dzieło Zarudzkiego. Mamy taką jakby fizyczną, czujemy to niemalże w sposób fizyczny, że to jest jego dzieło, że to on zamówił ten statek. I w tej chwili miasto Gdańsk jakby poszło trochę do przodu, bo zmieniło program edukacji morskiej na taki, który obejmuje młodzież od niemalże od przedszkola do liceum i jest takie następstwo pokoleniowe, przewiduje kolejne stopnie zainteresowania młodzieży sprawami morza. I jakby mam nadzieję, że w sposób naturalny tworzy się sytuacja, w której będzie trzeba zbudować nowy żaglowiec dla tych młodzieży, bo tego statku drewnianego nie będziemy wypychać na żadne oceany, bo on jest za delikatny, za piękny, za bardzo ma wartość taką historyczną. Nie chciałem powtarzać sytuacji ze zjawą, prawda, na przykład, tak, że bez przerwy płyniemy dookoła świata i tak dalej, a w zasadzie bez przerwy go remontujemy. Ja zawsze mówię, że Zarudzki zamówił 10 takich statków, tak? I to jest pierwszy. Jeżeli chcemy pływać po oceanie z polską młodzieżą, to zbudujmy następny. Nie, była też taki pomysł, to zbudujmy takie same jeszcze tam, tylko z metalu. Ja mówię, ludzie, jak ja się spotkam z Zarudzkim po 75 latach, powiem, że nic nowego żeśmy nie wymyślili, to będzie kompromitacja. Lepiej zrobić coś, co by było... no, gromadziło nasze doświadczenia i tak dalej. No i tak po prostu na razie każdy uważa, że trochę gadam głupoty, ale może się to jakoś ułoży w jakąś zgrabniejszą całość. No. Także tu jest akurat są zdjęcia z Lubelki, bo statek ma też takie cele reprezentacyjne i tak się złożyło, że z Gdańska tutaj odwiedził nas zespół Dick for Dick, no i też było bardzo przyjemne. Może to nie jest takie hasło Dick for Dick dla młodzieży całkiem, ale to jest bardzo fajne. No i tutaj różne prawda, elementy, także naprawdę cały czas statek pływa i żeby się dostać na ten statek jest dosyć trudno, bo trzeba dosyć wcześnie pisać takie... Tu jesteśmy na regatach, wygraliśmy regaty 2 lata temu i w tym roku też mamy zamiar popłynąć na ten Torship Race, który jest na Bałtyku, no i oczywiście zawsze mówię, że płyniemy po to, żeby wygrać to wszystko. Tutaj jesteśmy w Norwegii, to jest Lemkur tu obok, byliśmy w zeszłym roku w Norwegii. Tu jesteśmy w Bremen, reprezentujemy miasto Gdańsk, Bremen. Także statek jest naprawdę mocno eksploatowany i bardzo świetnie pływa. Jeżeli chcecie się dostać na ten statek, to musicie skorzystać z tej strony www.zarudzki.pl. No i tam jest cała instrukcja, jak to zrobić i tak dalej. Jeżeli chodzi o starszą młodzież, że tak powiem, to też mamy takie rejsy z wolnego naboru, ale one się na ogół odbywają w październiku i nabierają coraz więcej popularności. Znaczy, bardzo chętnie ludzie się zapisują, bo jakby
uczą się gdzieś tam w Chorwacji różnych rzeczy, ale tam nigdy w życiu nie pływają w nocy, także dopiero do nas jak przychodzą już po, jako stare wilki morskie, po 5-letnim doświadczeniu, pierwszy raz płyną w nocy jachtem. No. A ponieważ w październiku to ta noc jest dłuższa niż dzień, więc no, ale bardzo sobie pochwalam wszystko. Także to co? Kończę, tak? Dziękuję Państwu.